Ogłoszenie społeczne. 10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Co pan wyprawia z tymi słuchawkami? Nie wiem, pani, zobaczyłem siebie na tym nieszczęsnym YouTubie. Jakim nieszczęsnym? Szczęsnym. Szczęsnym, ale zobaczyłem siebie w tych słuchawkach. Mówię, jak ja wyglądam z tym czymś na głowie. I teraz kombinuję, co zrobić innego, żeby tej obręczy na głowie nie mieć. Panie Tomku. Ładniej wygląda, pani ma włosy, pani zupełnie... Bo ja mam tu grzybeczkę, widzi pan, tak specjalnie poprawiłam przed chwilą jeszcze. Ale może, panie Tomku. A może ja założę tak profesjonalnie ale po prostu dwie słuchawki na głowie? Jeden z naszych realizatorów mówi, że te słuchawki po prostu wyglądają profesjonalnie. Ja część audycji, na przykład wyjazdowych, żeby nie niszczyć fryzury, prowadziłam w pchełkach takich. Aha, o. Ale on twierdzi, że to jest absolutnie nieprofesjonalne, więc ja już nie kombinuję. Nie? Hełmofon musi być. A mogę pani mi pchełki załatwić? Chcę pan spróbować? No, woli pan wyglądać ładnie i nieprofesjonalnie, tak, niż brzydko i profesjonalnie? Tak, wolałbym. Proszę to przemyśleć. Proszę, dobrze. Ma pan dużo czasu na przemyślenia, bo aż 3 tygodnie, nawet w sumie 4. No właśnie. Otóż, proszę państwa, przez najbliższe 3 piątki nie będzie jazdy kontrolowanej, ponieważ od poniedziałku w naszym programie od 11 do 12 będą emitowane debaty wyborcze, bo wybory samorządowe 21 października i obowiązkiem jest naszym, po pierwsze, panie Tomku, teraz apeluję, poznać kandydatów, a po drugie uczestniczyć w wyborach. Oczywiście. I podjąć świadomą decyzję. Popieram w 100%. Dobrze, no to możemy teraz przejść do pytania zasadniczego. Jak panu minął tydzień i jak się dziś jechało do radia? Bardzo dobrze minął tydzień. Powiem pani, państwu nawet szczerze, że nic wielkiego się nie wydarzyło do dnia dzisiejszego. A. Co się wydarzyło dzisiaj ciekawego? Mianowicie, jechałem z kursantką na osiedlu na projektancie. Ulica Leska. Skrzyżowanie, takie mało uczęszczane, nieznaczne skrzyżowanie, znaczące skrzyżowanie. I widzę, że samochód ciężarowy czerwonego koloru z takim specjalnym urządzeniem nazywającym się HDS, o numerze rejestracyjnym, powiem tylko początek, żeby pani się nie nerwowała, RZ888, czerwona ciężarówka z HDS-em 888. To dużo pan powiedział, no ale dobra, niech panu będzie. Dużo nie, końcówki nie powiedziałem. No dwóch. Dobrze, dobrze, no proszę kontynuować. Cofała na skrzyżowaniu. Cofała i zawracała. Chciała zawrócić na tym skrzyżowaniu. Można zawracać na skrzyżowaniu, to nie jest żaden problem. Pod dwoma warunkami. Że się nie utrudni ruchu i nie zagrozi bezpieczeństwie ruchu drogowego. No i ona te warunki generalnie spełniała. Ja powiedziałam kursantce, zatrzymaj się. Pozwól temu panu, tej ciężarówce, niech sobie zawróci, niech zrobi to, co chce robić. Ale co widzę w momencie, gdy ciężarówka zawraca, staje przodem do nas? Że pan rozmawia przez telefon. Na tym skrzyżowaniu było przejście dla pieszych, gdzie bardzo często dzieci przechodzą, bo jest blisko szkoła. Jakieś tam pojazdy zjeżdżały z góry, a pan, cofając dużym samochodem, rozmawiał przez telefon. Kręcił jedną ręką, a drugą sobie rozmawiał przez telefon. Chciałem mu zrobić zdjęcie, próbowałem, ale niestety było pod słońce i klaps. Nic nie wyszło z tego. A chętnie bym wrzucił właśnie, oczywiście bez numeru rejestracyjnego, chętnie bym wrzucił na naszą stronkę, co pan wyrabiał. Cofając dużym, wielkim samochodem w niebezpiecznym miejscu w sumie rozmawiał przez telefon. Panie Tomku, powiem panu, że też mam taką obserwację, że ci kierowcy, którzy w niepewny sposób zachowują się na drodze, na ulicy, rozmawiają przez telefon komórkowy. I teraz mam mnóstwo takich obserwacji, też z ostatniego tygodnia. Co tak? się dzieje? No co się dzieje, niech mnie pan wytłumaczy. Ale to się dzieje od dawna. Powiem pani, po prostu jest za mało kar za rozmawianie przez telefon podczas jazdy. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że gdybyśmy otworzyli taką firmę, naszą prywatną, prawda, to wystarczyłoby nam 3 czy 4 wykroczenia, żeby zarobić kupę pieniędzy w ciągu nawet paru tygodni. A mianowicie, nie zatrzymywanie się na stopie i na skręcie warunkowym, rozmowa przez telefon, no i to nie wiem, co jeszcze bym wymyślił. Mnóstwo. To jest nagminne, nikt nie staje na stopie, nikt nie staje na skręcie warunkowym, nie zatrzymuje się i przez telefon wszyscy rozmawiają. Ale coś jeszcze ciekawego, powiem pani, jak ja to zanotowałem, zrobiłem to zdjęcie, które nie wyszło i tak dalej, kursantka, która ze mną jechała, mówi, to pan taki monitoring prowadzi osiedlowy. Mówi, to jest, wie pan, o czym mówię? Wiem, o starszych ludziach, którzy mają poduszeczkę na parapecie, łokcie oparte i patrzą, co się dzieje. Ja mówię, tylko ja mam taki monitoring mobilny, nie osiedlowy, a mobilny. Jak pan
Roman. Jak pan Roman. Jak pan Roman. Ale to wszystko jest bardzo a propos tego, o czym pan Grzegorz do nas napisał. Nurtuje mnie pytanie, czy dla naszego bezpieczeństwa nie powinny powstać takie grupy robocze w miastach, składające się oczywiście z udziałem urzędników, takich osób jak pan Tomasz, czyli instruktorów, którzy poruszają się po miastach jak najwięcej, egzaminatorów, może nawet ktoś z taksi, mieszkańcy, czyli ja tu widzę pana Romana, Wydział Ruchu Drogowego i wyłapywać takie sytuacje, jak na rondzie przy hotelu Rzeszów, chodzi o to pole wyłączone z ruchu, to a propos ostatniej audycji, zadawaliby sobie pytanie, czy znaki są poprawnie usytuowane. Tyle się mówiło, że w Polsce stawiamy ich za dużo. No tak, kiedyś była jakaś taka komisja prawdopodobnie, która jeździła po całej Polsce, czy tam, nie wiem, czy ludzie, którzy jeździli właśnie takie grupy i sprawdzali, czy tych znaków nie jest za dużo i mieli je usuwać. No, ja chyba nie zauważyłem, żeby w Rzeszowie ubyło takich znaków, czyli może do Rzeszowa nie dojechać. Ale też w ogóle nie widziałem jakiegoś sprawozdania z tego przeglądu tych znaków. No, nie słyszałem o niczym takim, ale wiem, że kiedyś coś takiego było. Był taki pomysł, żeby takie grupy powstawały i tych znaków, żeby ubywało na drogach, bo ich jest zdecydowanie za dużo i niepotrzebnie stoją. Proszę państwa, oczywiście dzisiaj także można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać. Marek Kołodziej jak zwykle czuwa nad transmisją na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube i tam można czatować, cokolwiek by to nie znaczyło, na nas czatować. Pan Mateusz dzień dobry serdeczne mówi i pan Zbyszek również mówi dzień dobry. Pozdrawiamy. A przy telefonie już pierwszy słuchacz. Witamy, dzień dobry. Halo, dzień witam, dobry. Witam, halo, dzień dobry. Witam, Monika z Warszawy. A dzień dobry pani Moniko. Witamy, bo pani jest teraz na Podkarpaciu, prawda? Tak, przyjechałam na urlop do mojego cudownego Rzeszowa, w którym mieszkałam prawie 3 lata. I tutaj chciałam właśnie powiedzieć na temat telefonów komórkowych. Aha. Oczywiście, wiadomo, większość ludzi, jak rozmawia przez telefon komórkowy, no to na przykład ramionkiem lub rączką trzyma. Tak, ramionko, nie... tak, tak, jest taki. Pamiętam, pan czy może zademonstrować? Nie. Może pan zademonstrować? Mogę. A, z telefonikiem tak, nawet. Tak, tak bym to zrobił, prawda? A, to pan jakoś lepiej to wychodzi, bo ja bardziej mam głowę skrzywioną. Tak, bo ja ramię wyżej podnoszę. Jest nowa wersja, mianowicie ja nie wiem, jak to można udawać. I to już ileś osób, zwłaszcza kobiet, zauważyłam. Przepraszam bardzo, ja mam zestaw słuchawkowy. Wersja bezpieczna. Rozmawiam na głośno mówiący, trzymając telefon w ręku. Tak, bo włączają sobie słuchaweczkę w telefonie, też to widziałam. Czyli i na kierownicy telefon, tak? O tym pani mówi. One po prostu trzymają sobie telefon i mówią głośno mówiące, no i stwierdziły, że może tak jest bezpieczniej prowadzić jedną ręką. Pani Moniko, to ja jeszcze widziałam, nie tylko panie, panów także, że w prawej ręce mają telefon. W prawej ręce telefon, mają też na głośno mówiący, znaczy no tą słuchawkę wyłączoną czy włączoną w telefonie i prowadzą w ten sposób samochód i tak poruszają, o tak jak kierownica rękami. A czy nie można tego telefonu położyć na nodze albo między nogami? Ja szanowni państwo, jak czasami zapomnę słuchawek, to sobie na kokpicie kładę i ostatecznie po prostu rozmawiam. No nie, no trzeba trzymać w ręku. No ale przy uchu nie trzymam, prawda? Wie pani, jak się ma jakiś markowy telefon, który chce się pokazać całemu światu, to może warto go trzymać w tym ręce. Tak, bo wszyscy zwracają na to uwagę. Wszyscy widzą. Bardzo dziękujemy pani Moniko. Pozdrawiamy panią serdecznie i do usłyszenia. Ale wie pani, jak jakiś złoty taki, to może taki bogaty, może warto go trzymać, pokazać wszystkim. To zaraz powiemy o tym trzymaniu w ręce telefonu. Pan Łukasz jeszcze nas pozdrawia. Serdeczności panie Łukaszu. Nie możemy w ręce trzymać telefonu. No nie, do przepis tego zabrania. Pamięta pani, jak przegrałem Kinder Bueno z panią tak? na antenie. No jak mogłabym nie to pamiętać. To niech pani powie, jaki jest przepis. To był jeden z przyjemniejszych momentów w moim życiu. Proszę. Otóż generalnie w tym przepisie chodzi o to, żeby nie mieć w ręce telefonu. Tak jest. W ogóle nawet nie można mieć w ręce telefonu, jeżeli się pisze SMS-a, bo tak. Ten przepis zabrania trzymania telefonu w ręce, słuchawki i mikrofonu podczas używania go. Nie prowadzenia rozmowy, tylko nawet używania nie wolno, nie używać telefonu nie wolno. No i już. I już. Pozamiatane. Proszę tak państwa, jest. W kwestii telefonów. Proszę bardzo, kolejny telefon. Telefon? W kwestii telefonów, może kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Witam państwa. No ja w sprawie telefonów nie, bo jestem wrogiem telefonów, raczej go zostawiam w domu, jak wychodzę albo gdzieś wyjeżdżam. Mhm. Zazdroszczę pan. A jak jadę w samochodzie, to gdzieś tam leży. Nie wiadomo gdzie, że nie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Człowiek wtedy się czuje spokojny, wyluzowany. Nie ma smyczy. Zakładam, tak. Że nie odbieram telefonu. Przecież nie tak dawno żeśmy zostawiali telefony stacjonarne w domu. No i pewnie, na kablach. Nie zawali, tak no. Jest. A chciałem teraz a propos wyborów, może w piątek by tak było, audycja.
te trzy piątki poświęcone ruchu drogowemu. A wie pan, że to nie głupi pomysł? I tym kandydatom, żebyśmy... No. Na przykład tak pierwszy z brzegu rzucam pomysł szybki. Pytanie. Teren zabudowany, co to jest? Aha, żeby kandydaci odpowiadali. Dobre, bo ja myślałam, że... Ale chwileczkę. Nie. I od razu odpowiedź. Teren zabudowany to powinno być w ustawie. Jest wtedy, kiedy z jednej lub z drugiej strony lub z obu występuje chodnik przy drodze. Koniec, kropka. I poruszyć to w całym Podkarpaciu. I Podkarpacie teren zabudowany posiada chodniki, bo to jest tragedia. Po prostu teren, jaki to jest teren zabudowany, jak dzieci, dorośli, staruszkowie z wózkami jeżdżą po drodze, no nie posiadając chodnika. Może to zmusi naszych włodarzy do zastanowienia się, no i chodniki. Jakby to weszła ustawa w to. No i jak najbardziej budowa chodników jest w kompetencji naszych samorządowców. Jak no najbardziej wszystko pasuje. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy pana. Bo tak jak pan mówi, nawet Rzeszów nie byłby obszarem zabudowanym, bo na Biłociński na przykład jest chodnik tylko z jednej strony, a z drugiej już nie ma, czyli to nie byłby obszar zabudowany. A jest to jeden z większych problemów, aczkolwiek pan dotknął też ważnej kwestii. Gdyby kandydaci wypowiadali się na temat problemów komunikacyjnych w poszczególnych miastach regionu, to też byłoby ciekawe, prawda? Na pewno. I może by coś usprawniło, coś polepszyło, coś zmieniło? Może. Pan Witold, odnośnie kierowców zawodowych rozmawiających przez telefony bez tak zwanego zestawu, to powinno się im zabierać prawo jazdy na 3 lub 6 miesięcy, no bo wyobraźcie sobie, kiedy taka na przykład 40-tonowa ciężarówka jest prowadzona jedną ręką i przez rozkojarzonego kierowcę. Tak. Pan Witek z Londynu pozdrawia. Pozdrawiamy również. Tak, zgadza się oczywiście. Tutaj ta sytuacja z tym panem, który zawracał, no nie była taka straszna, bo on nie miał żadnej prędkości, ale mimo wszystko stwarzał zagrożenie. Panował nad kierownicą tylko jedną ręką, na nią pracował, drugą sobie rozmawiał, czyli też był rozproszony w jakiś sposób i mógł nie zobaczyć dziecka czy kogokolwiek innego. I proszę bardzo, kolejny telefon. Dzień dobry. Ależ tempo dziś mamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam pozdrowić pana, który prowadził tira i robił sobie kanapkę, znaczy kroił bułkę, smarował. To pani chyba żartuje? Prowadząc samochód? Serio. Oczywiście. Czyli no, można? Nie miał oszałamiającej prędkości, bo miał tylko 70. Nie, ale mimo wszystko, zrównawszy się z nim na dwupasmówce, widziałam, jak kroił bułeczkę. Smacznego. Po prostu za nie mówiłam. Ale ja chciałam jeszcze zapytać, co państwo sądzą na temat coraz częściej pojawiających się takich maciupkich samochodzików, które można prowadzić bez prawa jazdy i jedzie tam taki dziadziuś przejęty strasznie, jedzie 50 i ja nie wiem, czy on ma w życiu prawo jazdy, czy on nie ma, on sobie czy po prostu jedzie przepisy? Po drodze. Jak to się ma do wszystkich innych uczestników ruchu drogowego? Dziękujemy, pozdrawiamy. To bardzo cenne. Moc słońca ślemy. Tak, może ja, żebym nie zapomniał. Małe samochodziki zapiszę, a pan niech mówi to, ja co pan myśli. Pozdrowię, bo zapomnę. Pozdrawiam panią Teresę z Łańcuta, a przy okazji dziękuję za orzechy, bardzo smaczne. A teraz możemy przejść rozumiem, do tematu. Nie wgłębiajmy się w to. Nie wgłębiajmy się. Ale dorodne orzechy są dorodne, w tym roku. Dorodne, tak. I dorodne i dużo. Dobrze, idźmy. Małe samochodziki. Proszę państwa, drodzy słuchacze, nie ma pojazdów, które można prowadzić bez uprawnień. Pojazdów czy elektrycznych, czy mechanicznych z silnikiem spalinowym. Nie ma takich pojazdów. Od 2013 roku prawo się zmieniło. To teraz uważajcie państwo uważnie. Jeżeli ktoś miał 18 lat przed 2013 rokiem, to może jeździć tylko i wyłącznie motorowerem bez prawa jazdy. No, oczywiście jeszcze hulajnogą i rowerem, ale motorowerem bez prawa jazdy. Każdy, kto uzyskał 18 lat po 2013 roku, musi mieć prawo jazdy do odpowiedniej kategorii. Wybrzmiało. Po prostu jestem pod wrażeniem. Drodzy słuchacze, pojawiły się motorowery elektryczne w Rzeszowie. Nie ma możliwości, żeby ktoś, kto skończył 18 lat po 2013 roku, jeździł tym bez uprawnień na dowód osobisty. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego do tego podobało mi się to, co pani poruszyła? Bo spotkałem właśnie pana na skrzyżowaniu, pytam się go podczas, jak gdzieś paliło czerwone światło, bo stanął obok mnie, jaka jest procedura wypożyczenia tego motoroweru. On mówi, że wystarczy dowód osobisty, tam się wpisuje dane, no pewnie się wpisuje PESEL, więc ten system wyłapuje, czy się ma 18 lat po tym 2013, czy nie. I mówi do mnie, że tym można jeździć bez prawa jazdy. Ja mówię, przepraszam, nie można z tym jeździć bez prawa jazdy. Mówię, ale nie ma czasu, żeby o tym dyskutować, dlatego poruszam to na antenie. Młodzież każda, która wsiądzie na ten motorower, musi mieć uprawnienia.
Jeżeli skończyło 18 lat po 2013 roku. Panie Tomku, ale doskonale, że ten temat się pojawił, bo jeden z naszych słuchaczy prosił o to, żeby raz na zawsze wyjaśnić, do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B. Dobrze. Z uwzględnieniem przyczep kempingowych i kamperów. To jest bardzo złożony temat tych przyczep. Ja to spróbuję tak w wielkim skrócie omówić, ale zacznijmy od tego, do czego uprawnia. Więc kategoria B uprawnia nas do poruszania się po takimi jak gdyby podkategoriami, czyli pod kategorią B1, pod kategorią AM, A1 i T. Ja teraz rozwinę, co znaczy co. B1 to jest czterokołowiec i oprócz tego pojazdem określonym dla kategorii AM. Będzie skomplikowane. Nie, wie pan co, bo ja już się wyłączyłam przy pierwszym symbolu. Dobra. Co to jest B1? Do czego uprawnia nam kategoria B1? Więc do prowadzenia kołowca, czterokołowca i motoroweru. Zakodowałam. Motoroweru. Teraz kategoria AM. Co to jest kategoria AM? Ja może przeczytam definicję motoroweru. Pan chce po kolei lecieć z tym wszystkim? To szybciutko będzie, niech pani mi uwierzy. Dobrze, ale mamy słuchacza przy telefonie. Słuchajcie państwo tylko, co to jest motorower, bo każdy myśli, motorower to taki skuter, musi jechać. Nie. To jest pojazd dwu- lub trzykołowy, czyli jeżeli coś ma dwa koła, to już jest motorowerem. Pojazd wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm sześciennych lub, to jest ważne, silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. I nieważne dalej. Tam prędkość 45 na godzinę maksymalna. Czyli pamiętajcie państwo, te motorowery, które są elektryczne, to są normalne motorowery. Kategoria AM, co to jest? Motorower i czterokołowiec lekki. Kategoria A1 jest to motocykl o pojemności do 125 cm sześciennych i mocy nie przekraczającej 11 kW. Motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW. I znowu pojazdy kategorii AM. Kategoria T to jest ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Albo pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy i przyczepa lekka do tego dopięta. Czyli ta kategoria B zawiera w sobie te podkategorie, o których przed chwilą mówiłem. Brawo! A jeżeli pani chce, to mogę teraz podsumować wszystko. Proszę, jakoś tak zgrabnie. Zgrabnie to będzie ciężko, zgrabnie. To bezboleśnie, to będę czytał, radę. Dobrze? Tak będzie łatwiej. Więc kategoria B, jeżeli pozbijemy do kupy te wszystkie podkategorie, czyli B1, AM, A1 i T, to do czego nas uprawnia kategoria B? Do poruszania się pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Z wyjątkiem motocykla i autobusu. Teraz, żebyście państwo mieli świadomość, czy wy możecie jeździć, mając prawo jazdy kategorii B. Wszystkim, co ma w dowodzie rejestracyjnym wpisane DMC, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. Czyli to może być samochód ciężarowo-osobowy, ciężarowy, ale DMC do 3,5 tony. Następne. Zespołem tych pojazdów wraz z przyczepą lekką, czyli przyczepa do 750 kg, ale nie tylko. To, co pan pytał, z tą przyczepą kempingową, ona jest cięższa niż 750 kg i też można ją ciągnąć, mając kategorię B, ale o tym później, bo jest to naprawdę złożony temat. Motorowerem, czterokołowcem lekkim, bo to są dwie różne rzeczy, ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lekką i po 3 latach można jeździć tym właśnie motocyklem, czyli kategorią A1 o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 cm sześciennych i mocy do 11 kW, ale po 3 latach od uzyskania uprawnień kategorii B i motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW. I to jest wszystko, do czego uprawnia nas kategoria B. Niech sobie pan odpocznie teraz. Ja sobie odpocznę, a państwa zapraszam na YouTube'a, bo to będzie prawdopodobnie wrzucone i tam można sobie powolutku, po cichu... Marek to wytnie, zamieści na naszym kanale na YouTube, więc będzie można sobie wszystko spisać i spokojnie tego posłuchać. To rzecz bardzo ważna. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, panie słuchacze. Dziękujemy, że pan poczekał. Dziękujemy, prosimy bardzo. Przed chwileczką był chyba ostatni rozmówca, pani, która... napiętnowała, że dziadziuś jedzie samochodem. Ja chciałem tej pani powiedzieć, że ona też będzie babcią i też będzie chciała jeździć samochodem. To, że ktoś ma określony wiek i jest dziadziusiem, to nie znaczy, że nie posiada umiejętności kierowania. Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę, że statystyki mówią, że najwięcej wypadków popełniają kierowcy w przedziale 18-25 po prostu lat. Mm-hmm. A najmniej po prostu osoby starsze pojeżdżą ostrożnie.
to, że jedzie ostrożnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, bezpieczeństwa, dlatego, że wie, że ma określony wiek i już nie reaguje na wszystkie, że tak powiem, bodźce zewnętrzne, tak młody, to jeszcze nie świadczy, że ma, należy go zdyskwalifikować, żeby jeździł samochodem. W Stanach Zjednoczonych, proszę zobaczyć, jeżdżą ludzie 80-90 lat i śmigają po autostradach, że się aż jeździć po prostu nie chce. My napiętnujmy tych ludzi. Wszyscy będziemy starzy. Bardzo panu dziękujemy. Społeczeństwo nie ma co ukrywać, coraz bardziej leciwe się robi. Ma pan rację. Dziękujemy, oczywiście, pozdrawiamy. Oczywiście, tylko ja uważam, że mimo wszystko powinny być robione jakieś badania, jakaś weryfikacja, czy jeszcze w wieku, powiedzmy, nie wiem, lat 60, 70, 80, czy ja mogę wsiadać do tego samochodu, czy mogę jechać. Nie ma czegoś takiego. Ja znam przypadek, gdzie osoba miała wypadek, miała 4 krwiaki w głowie, miała potem oczywiście z tym związaną chorobę, epilepsję, i nikt tej osobie nie odebrał uprawnień i nikt nie zweryfikował, czy ona ma prawo jeździć, czy nie, bo wcześniej posiadała prawo jazdy. I tu jest właśnie taka bzdura, moim zdaniem. Dlatego ja uważam, że badania jakieś, coś powinno być takiego, co zweryfikuje, czy jeszcze ja mogę wsiadać do samochodu, czy nie powinienem. Kropkę stawiamy teraz. Za nami pierwsza część dzisiejszej audycji Jazda Kontrolowana. I zerkamy, co też dzieje się na naszym czasie. W tym czasie. Tak, dziękuję bardzo. Otóż pan Mateusz odnosi się jeszcze do wypożyczalni, robi się zdjęcie prawa jazdy i wysyła im, a oni weryfikują. Aha. A pan Łukasz, bo jest ich w tym przedziale wiekowym więcej, chyba chodzi o młodych kierowców, odnoszę takie wrażenie. No tak. Pan Mateusz dodaje, tylko jaki jest odsetek osób w wieku 20-30 lat, a 75+. No tak, czyli więcej jest młodych kierowców, tak? O to chodzi? Młodych jest 100 osób, a w wieku lat, powiedzmy, 70+, będzie, nie wiem, 5 osób, prawda? Mm-hmm. Załóżmy, nie wiem. I jeszcze pan Piotr, a propos... Dlatego te statystyki są zaburzone. No więc chodzi. Właśnie. Mm-hmm. A propos rond w Świlczy, pan Piotr pisał w tamtym tygodniu, to może rozwinę. Otóż ronda fajne i dobrze się po nich jeździ. Problem jest z kierowcami. Otóż jedni nie mają zwyczaju sygnalizować zjazdu. No to co, to o rondkach teraz, czy o czymś innym, jak panie Tomku, chce? Ciachnijmy przyczepy. Dobra, bo skończmy. Słuchacz nas zapytał, nasz słuchacz zapytał. Pięknie. Czy o przyczepy kempingowe. Więc generalnie przepis mówi, że my możemy ciągnąć przyczepę lekką do 750 kg. I tak było do 2013 roku. W 2013 roku nastąpiły zmiany w przepisach i teraz przepisy mówią, że pojazdem samochodowym, czyli my samochodem osobowym, możemy ciągnąć każdą przyczepę pod pewnymi warunkami. Po pierwszy warunek. Nie możemy nasza wspólna masa, DMC nasze wspólne, dopuszczalna masa całkowita, nie może przekraczać 4 tony 250 kg. Czyli jeżeli mamy samochód, na przykład 2 tony DMC i przyczepę 1 tona, to możemy to spiąć razem, możemy to holować. Do niektórych przyczep może nam być potrzebna kategoria B plus E, czyli samochód osobowy plus przyczepy. Ale do tego za chwilkę. Rozporządzenie ministra infrastruktury, tam trzeba szukać wszystkich informacji, w paragrafie trzecim opisuje, jakie przyczepy możemy holować. Teraz podam taki przykład. Jeżeli mamy auto, które waży 2,5 tony, DMC 2,5 tony, to jest w dowodzie rejestracyjnym zapisane i też zapisana jest w dowodzie rejestracyjnym w rubryce 01 dopuszczalna masa całkowita przyczepy, którą możemy ciągnąć, spiąć z tym autem. I teraz jeżeli mamy ten samochód, o którym mówiłem, 2,5 tony, patrzymy w rubrykę 01, tam jest wpisane tona 700. Czyli razem nasz zestaw waży 4 tony 200 i taki zestaw możemy ciągnąć ze sobą. Tak? 2,5 tony i przyczepa tona 700. Nie 750 kg, jak było do tej pory, tylko możemy ciągnąć każdą przyczepę zgodnie z tymi warunkami. Teraz mamy samochód, który jest samochodem ciężkim, dużym, terenowym i waży 2 tony 900. Patrzymy w rubrykę DMC przyczepy, tam możemy ciągnąć na przykład przyczepę 2 tony. Ale już jeżeli przypniemy taką przyczepę, której DMC jest 2 tony, razem ważymy 4 tony 900, przekraczamy 4,250, więc musimy mieć kategorię B plus E. Możemy do tego samochodu, który waży 2 tony 900, przypiąć przyczepę maksymalnie taką, żeby nasze DMC nie było większe niż 4,250. Kropka, koniec, panie Tomku, litości. Udało się. Zrealizowaliśmy. Ale tak dobrze to poszło?
Dobrze? Niech mnie pan nie pyta, czy zrozumiałam, dobrze? Dobrze. Ja, bo to jest skomplikowane, naprawdę. Odsyłam wszystkich, którzy są zainteresowani do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia i tak dalej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Artykuł numer 3, 4, 5, koniec. Jakoś tak to jest. Dobra. Domku, tam koniec. Koniec. Ja już nic nie chcę wiedzieć na temat prawa jazdy kategorii B. Od 1 października kierowca za brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie dostanie mandatu. O. Nie musi z sobą wozić. To działa na tym CEPiK? Działa? Znaczy, no nie wiemy jeszcze. 1 października się okaże, czy działa. To pewnie będzie przedłożone później. Pewnie dobra. Zadziała. I a zobaczymy, zadziała? Czyli za te 3 czy 4 tygodnie, kiedy się spotkamy, to zobaczymy, jak zobaczymy. To działa. Dobrze? A teraz wybory zobaczymy. Blisko, to może działa. Myśli pan, że to ma jedno z drugim związek? Nie wiem. Podobno teraz, że wszystko ma z wyborami związek. Wszystko. Też tak myślę. Dobrze, to mamy załatwione. Załatwmy teraz zdjęcie dziwnej sygnalizacji musi pani świetlnej. Pokazywać, tak? Już ja wiem. Co pan sobie myśli? Coś pani rozumie z tego? Ja nic. Wie pan, co nasi słuchacze twierdzą, że to jest, bardzo mi się ten komentarz spodobał, studenci lokalnego ASP, tudzież Politechniki zbudowali coś takiego. Może to jest po prostu dzieło sztuki. A niech pani spróbuje słuchaczom, którzy nie widzą tego, wytłumaczyć, ale jak to wygląda. Ale to można zobaczyć też na naszym kanale YouTube. Ja nie podejmuję się. Prawda? To jest choinka z sygnalizacji świetlnej, albo drzewko sygnalizacji świetlnej. Szczęśliwe drzewko. Tak, tych sygnalizatorów świetnych ile jest tak mniej więcej? Z 50 z każdej 2, strony? 4, 6, 8, 10, 12, być, 14, prawda? 16. Z jednej strony, nie? Tego, co my widzimy, to już jest, prawda? 16. Tak, tak. Nie wiadomo, który czego dotyczy, ale coś ciekawe miejsce. Ja chciałbym zobaczyć, tak wie pani, z Google Maps, taki z boku. Ja przyjeżdżam i widzę taki sygnalizator, co on mi mówi do mnie, bo zgubiłbym się. Bo on się na chyba. Pewno coś mówi. Tak, ja drzewko myślę, że sygnalizacyjne. Mamy tutaj komentarz. Takie drzewko powinno stać na skrzyżowaniu Wyspiańskiego z Księdza Jałowego przy rampie. I bez tego jest tam kiepsko. Tam kiepsko jest bez tego, tak. A takie drzewko to dopiero by wprowadziło chaos. Postaw coś takiego w nisku i nikt stamtąd już nie wyjedzie nigdy autem. To mi się bardzo podoba. Dobre. Doskonałe, dobrze. To mamy załatwione. Panie Tomku, zgłoszony kwiatek na drodze przez naszego słuchacza. Proszę. Ulica Chrzanowskiej i Staszica. Tam jest kwestia znaku stop. Wiem, że pan się z tym zapoznał. Mianowicie pan Piotr napisał tak. Moim zdaniem absurdem jest znak stop na Chrzanowskiej na skrzyżowaniu ze Staszica. Kierowca jadący Chrzanowskiej zatrzymuje się i w tym momencie nic nie widzi. Moim zdaniem bardziej sensowny byłby znak stop, ale na Staszica. Aha, no tego nie jestem w stanie przeanalizować, nie widziałem tego. Proszę, coś tutaj Ja to widziałem z góry, Marek, tak jak pan... Nawet, na naszym kanale. Tak, ja nawet próbowałem YouTube. Sobie na Google Maps tam ludzika postawić. Wrzucił mapkę. Postawić ludzika tam postawił. Tak, i patrzyłem sobie, ale niewiele trzeba z tego trzeba samochodzikiem pojechać. Tak, z tego co pan mówi, że lepiej by było ten znak stop postawić z drugiej strony. Ale, drodzy słuchacze, jeżeli znak stop stoi, to on nie mówi nam tylko o tym, że mamy się zatrzymać. On mówi też o pierwszeństwie przejazdu. Czyli jeżeli ten znak stoi, gdyby mogła pani przypomnieć mi, na Staszica czy na Chrzanowskiej? Na Chrzanowskiej stoi, a pan Piotr to znaczy, uważa, że Staszica powinien... jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, drogą główną. No i nie możemy postawić wtedy na Staszica znaku stop, bo to Chrzanowskiej by się zrobiła główna. Pojedziemy sobie tam. Pan możemy. Osobno, ja osobno i zweryfikujemy nasze spostrzeżenia. Pan Bartosz pozdrawia nas z Paryża. Kiedyś widziałam, uwaga, proszę słuchać, kobietę kierującą z telefonem przy uchu, robiącą oko, pijącą kawę i jedzącą croissanta na siedzeniu komputer. Ale było to w korku. No to panie Bartoszu, to się... W korku, to co tutaj? No naprawdę. Ja myślałam, że w trakcie jazdy. To i tak mało. Bo ja, no dobra, ja nie rozmawiam przez telefon za kierownicą. Oduczyłam się, kiedy zostałam ukarana mandatem. Tak. Absolutnie. Ja mam zawsze zestaw. Zawsze mam zestaw. A jak nie mam zestawu, to włączam, klikam słuchaweczkę i kładę między nogami i rozmawiam w ten sposób. Nigdy nie w ręce przy nigdy, kierownicy. Nigdy. Dobrze, teraz tak. Krótka przerwa i wracamy z rondami. Przysięgamy. Będzie temat rond. Proszę Państwa, proszę koniecznie zajrzeć teraz na nasz fanpage na Facebooku. Tam my jesteśmy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest ten rysunek, który w tej chwili się pojawił. Wracamy do tematu rond. Mamy ambitny plan, żeby raz na zawsze ten temat porządnie przegadać i go zamknąć
na zawsze, na wieki. Nie, nie uda się. No ja mówię. Usystematyzujmy może to, że rondem nazywamy tylko skrzyżowanie, gdzie jest niebieski znak z białymi strzałkami, ruch okrężny, prawda? Skrzyżowanie o ruchu okrężnym. To nazywamy rondem. Nie, rondem nie nazywamy skrzyżowania jak przy hotelu Rzeszów, przy MSW, czyli skrzyżowanie z Wyspą Centralną i Sygnalizacją Świetlną, dla nas to nie są ronda. Czyli wie pan, że jak powiedziałam mężowi, że to nie jest rondo, tylko to, co pan przed chwilą powiedział, on mówi, no przecież wiem. I zaskoczył panią wiedzą? To czy, ja myślałam, że nie pan, będzie, że będzie fuczał. Widzi pani? No dobrze, przepraszam, proszę bardzo. Może nas słucha. Dobra. Nie. Rozmawiamy o rondzie z jednym pasem ruchu. Porozmawiajmy najpierw o zasadach ogólnych, jakie panują na tym skrzyżowaniu. Muszę to powiedzieć, że w przepisach ruchu drogowego, w polskich przepisach, nie ma opisu rond. Jak należy zachowywać się na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym? Nikt tego nie dotknął, nikt tego nie opisał. I myśli pan, że jest... stąd te problemy wszystkie? Oczywiście. Jest tylko artykuł 22, który mówi nam o skrzyżowaniu. Że na skrzyżowaniu, jeżeli jedziemy w prawo, to z prawej krawędzi, jeżeli w lewo, to z lewej krawędzi i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko my próbujemy wtłoczyć w rondo w skrzyżowaniu z ruchem okrężnym i próbujemy z tego jakoś wybrnąć, żeby to miało ręce i nogi. I jeżeli ja przedstawiam komukolwiek swoją propozycję, jak należy jechać na przykład na rondzie z dwoma pasami ruchu, to ktoś, kto ma pojęcie o przepisach ruchu drogowego, mówi do mnie, a to nieprawda, bo jak się wyjeżdża z ronda, to się wyjeżdża w prawo i trzeba wyjeżdżać z prawej krawędzi. Czyli nie można z dwóch pasów, tylko z jednego z prawego. Więc dla mnie jest to bzdura, bo wtedy ten drugi pas do niczego by nie służył generalnie. Ale tak czy tak, panie Tomku, to jest pana interpretacja. Tak, to jest moja interpretacja, ale zauważcie ale państwo... logiczna, ja logiczna, właśnie o to chodzi. Jest logiczna, moim zdaniem jest logiczna. Jeżeli ktoś podważy logikę tego skrzyżowania z ruchem okrężnym, gdzie są dwa pasy ruchu i rozrysowane moje te autka i strzałeczki, to ja chętnie z tą osobą porozmawiam, bo może faktycznie się mylę, może czegoś nie widzę. Wróćmy do skrzyżowania z ruchem okrężnym. Po pierwsze, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym wjeżdżamy bez kierunkowskazu. Nie włączamy żadnego kierunkowskazu. Chyba, że wyjeżdżamy pierwszy wyjazd w prawo, tak jak pojazd numer 3 tutaj w tym przypadku, to włącza od razu kierunkowskaz, żeby pojazd numer 5, który chce wjechać w rondo, wiedział, że on przed nim nie będzie jechał, że wyjedzie z ronda, nie będzie mu przeszkadzał. Teraz, jeżeli pojazd na przykład numer 1 wjechał na rondo, bez kierunkowskazu i chce wyjechać z tego ronda, to w którym momencie powinien włączyć kierunkowskaz? Tak, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd. Najlepszym momentem jest moment, gdzie dojedzie się do wysepki, która poprzedza mój wyjazd. Wtedy na początku tej wysepki włączam kierunkowskaz, tak jak w naszym przypadku pojazd numer 4. Czyli to wystarczająco dużo czasu jest, prawda? Tak, tak. Pojazd numer 4 włącza kierunkowskaz i pokazuje, będę wyjeżdżał z ronda. Więc jeżeli przyjechał inny pojazd, który chce wjechać na rondo, widzi dokładnie, gdzie on będzie wyjeżdżał, że może na przykład w to rondo wjechać. To omówiliśmy rondo z jednym pasem ruchu. Teraz prosimy o drugi rysunek na naszym kanale. Ja tylko dodam, że na naszym kanale na YouTube można oglądać te rysunki. Wszystkie udostępnimy na naszym fanpage'u na Facebooku, więc proszę się nie niepokoić. Tak, włącznie z opisami, prawda? Tak. Bo nawet chyba, nie wiem, tutaj u nas nie widać, ale to opis chyba jest do jest tego opis, na górze, jest prawda? Oczywiście. Dobrze. Teraz omówimy sobie rondo, czyli skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które ma dwa pasy ruchu. Więc ja twierdzę, że tak jest najlogiczniej, najbezpieczniej, gdyby wszyscy tak jeździli, nie byłoby żadnych kolizji na takim skrzyżowaniu. Jeżeli mamy dwa pasy ruchu, to z pasa prawego, czyli zewnętrznego, możemy jechać tylko w prawo lub prosto. Z pasa wewnętrznego, czyli lewego, możemy jechać tylko prosto, w lewo lub zawrócić. Mhm. Gdybyśmy tak się zastosowali do tego, jak ja pokazuję na rysunku i pokazują strzałeczki, nie ma punktów kolizyjnych z autami. Jeżeli jedziemy, załóżmy, w lewo, na takim skrzyżowaniu z ruchem okrężnym z dwoma pasami ruchu, zajmujemy lewy pas ruchu, wjeżdżamy na lewy pas ruchu, na wewnętrzny, na rondzie, potem na początku wysepki, która poprzedza nasz wyjazd, zmieniamy pas ruchu, czyli na początku wysepki włączamy prawy kierunkowskaz, zmieniamy pas ruchu i wyjeżdżamy prawym, co nie jest obowiązkiem. Możemy równie dobrze wyjechać pasem wewnętrznym. Czyli tylko troszeczkę później należałoby włączyć kierunkowskaz i wyjechać pasem wewnętrznym. Ale będziemy musieli bacznie obserwować, co się dzieje na pasie zewnętrznym. Właśnie, czy ktoś tego ronda nie objeżdża pasem zewnętrznym. Czyli wbrew pana sugestiom. Wbrew moim sugestiom. Ja nie mówię, że wbrew przepisom ruchu drogowego. Wbrew moim sugestiom. Tak, ale czy pan widział, jak ja podążałam za tak, pana widziałem, myślą? Myszką, tak, widziałem. O, to podążałam. Bardzo ładnie dobrze. Pani podążała. Ale myślę, że to jest logiczne, to co pokazałem na rysunkach. No i gdyby się wszyscy do tego stosowali, to byłoby na pewno bezpiecznie na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Dobrze. I przechodzimy teraz do rysunku trzeciego. Którego rysunku? No taki jeszcze pan... No ale... Mojego trzeciego? Panie Tomaszu. Z rondem? No przecież wysłał pan jeszcze z tablicami informacyjnymi.
Mareczku, czy możemy cię prosić? Rondo nasze, rondo ulubione, no Jana Pawła II, no tak? Oczywiście. To wysłałem. Tak. O, proszę, jak pięknie wkomponowana tablica informacyjna. No to już mówię. Więc zgodnie z tym, co pokazałem, co mówiłem na wcześniejszym rysunku, jeżeli jedziemy w lewo na skrzyżowaniu, czyli coś, co jest po lewej stronie naszego ronda, rondo przecinamy na pół, bo ten rysunek obrazuje nam rondo Jana Pawła II, czyli wyjazd na szpital Lublin, Radom lub można zawrócić z powrotem do centrum. Jeżeli byśmy jechali zgodnie z tymi strzałkami, które rysowałem wcześniej, więc wszystko, co mamy po lewej stronie tego ronda, czyli wyjazd na Radom i zawracanie do centrum, robilibyśmy z pasa wewnętrznego, z pasa lewego. I ten pas potem zmieniamy na odpowiedniej wyspie, albo go nie zmieniamy. A wszystko, co robimy, jedziemy w prawo, robimy z pasa zewnętrznego. Czyli szpital i Lublin jedziemy pasem zewnętrznym. Przepraszam, bardzo ładnie. Ja nie z tego, co pan mówi, tylko z tego, co pan Łukasz napisał. Pani mąż to ma ciężkie życie, pani Bernadetto. Mam wrażenie, że szuka pani specjalnych takich pytań tylko po to, żeby mąż nie znał odpowiedzi. Panie Łukaszu, proszę go nie żałować. On wobec mnie robi dokładnie to samo. To jest idealny układ, zapewniam pana. Tak. Aha, tu jeszcze pan Piotr, a propos Chrzanowskiej. Chodzi o to, że jak się jedzie Chrzanowskiej, to ma się taką widoczność, że szkoda gadać, zarówno jadąc z góry od Dąbrowskiego, jak i jadąc z dołu od Hetmańskiej. No ja rozumiem, ale tam jest droga, to trzeba by całe przebudować organizację ruchu, czyli pierwszeństwo zmienić. No jest jak jest, droga ta główna, która jest główną, jest drogą z pierwszeństwem, no a znak stop jest ustawiony po to, żeby zabezpieczyć to skrzyżowanie. No nie zmienimy teraz skrzyżowania tak, żeby drogo zamienić pierwszeństwo przejazdu na tym skrzyżowaniu. Pan Wojciech, z ronda można zjeżdżać tylko i wyłącznie z prawego, no zewnętrznego pasa, no bo właśnie. Skręcając w prawo należy ustawić się przy prawej krawędzi jezdni. Koniec i kropka. Pan Pogroszewski znowu źle uczy. Jak to znowu? To jest to, co mówiłem, że odezwą się głosy, że tylko z prawego pasa można wyjeżdżać. To po co mamy na rondzie dwa pasy ruchu wyjazdowe? Nie kumam. Trzeba zaorać i tam trawkę posiać. Na przykład. A pani Joanna. A wyobraźmy sobie sytuację, że wszystkie pojazdy na rondzie, które są, chcą zjechać właśnie na jeden wyjazd konkretny i wszystkie pchają się z dwóch, trzech pasów ruchu na prawy pas, bo wszystkie chcą wyjechać tym wyjazdem w prawo. No bzdura, całe rondo się zakorkuje. Pani Joanna, a ja nie rozmawiam przez telefon, prowadząc samochód z jednej prostej przyczyny. Wie pan, jaka to przyczyna? Może się pan domyślać. Ja wiem, się pan wyłączyłem to czuje na chwilę. Na chwilę się pani czas powie. Teraz się włączam. A ja nie rozmawiam... Pani Joanna. Pani Joanna, tak. A ja nie rozmawiam przez telefon, prowadząc samochód z jednej prostej przyczyny. Pan to wie. Ale dobrze, może panu teraz nie przychodzi do głowy. Nie ma szans, żebym go znalazła w torebce i zdążyła odebrać. Też cieszę się, że pani ma tą świadomość, pani go nie szuka w tej torebce. Nie, ale to absolutnie mija się z celem. Tak, więc drodzy panie, drogie panie, bo panowie raczej torebek nie mają, nie szukajcie telefonu w torebce. Pan wie, jak to działa. Mhm. Zamykam oczy, wsadzam rękę do torebki. Mielę. No to jest, jak to się kiedyś mówiło w... Młynek? Nie. Koła, nie, co? Nie koło, tylko coś innego. Kiedy było losowanie? Losowanie to lotka. Maszyna losująca została zwolniona. Tak! Tak? Tak, to czyli jest pani, to. Pani zwalnia mechanizm maszyny losującej. O, właśnie, to tak to działa. To teraz poprosimy o felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Ta cisza była wymowna. Jurek tak się zasłuchał i tak się śmiał z tej torebki i tej maszyny losującej, że nie mógł dżingla znaleźć. Ale znalazł. Wszystko jest dobrze. Waldemar Warchoł. Na chwileczkę. Jeszcze niczego nie zaczęłam. Dobrze. Więc może pan teraz ale przemówić. Ale pani chce wejść w słowo. Tego słuchacza bym prosił, który pana, tam pisał. Panie Wojciechu, to do pana. Tak, niech pan odnajdzie mnie gdzieś tam. Mój numer telefonu nie problem znaleźć w internecie. Niech pan do mnie zadzwoni, spotkamy się, porozmawiamy sobie o rądkach, tak, żeby sobie rozjaśnić. Może pan mi coś rozjaśni, może ja panu coś rozjaśnię. Spotkajmy się. Spotkajmy się w połowie drogi jakiejś ładnej. Otóż pan Waldemar Warchoł, nasz felietonista, zatytułował dzisiejszy swój przekaz dzwony dzwoneczki. Dzwon. Jaki to może być dzwon? Ja zaraz mi się kojarzy dzwonik z Notre Dame, ale nie wiem, no dobra. Dzwony dzwoneczki. Ale myślę, że o innych dzwonach będzie mowa. Właśnie. Witam. Tak jakoś się złożyło, że ostatnio byłem świadkiem kilku dzwonów, w sensie stłuczek. Lub jechałem niedługo po takich zdarzeniach. Ten ostatni wypadek to nawet dość poważny był, bo zginęło trochę trzody chlewnej. Słyszał pan, że naczepa się przewróciła i świnki się rozpierzchły. I jeszcze był apel, żeby je łapać. No tak, ale myśli pan, że taki rolnik odda taką świnkę, jak ją złapie?
No myślę, że tak, bo one są okolczykowane, są za oznaczone. A ma pan rację, czyli to nie tak, że taka nie, bezimienna połapie, świnka. Połapie. Chyba, że od razu ubije i tak dalej. Niech żyją proszę zwierzęta. Bardzo, dzwonek, tak? Tak, choć gdyby przyczepa, która wyrwała się od ciężarówki, poleciała w drugą stronę, byłoby tragicznie w skutkach. Co gorsze, dwa dni później, w tej samej miejscowości, ale w innym miejscu, byłem świadkiem sytuacji, która zmroziła mi krew w żyłach. Jechałem za ogromną ciężarówką z przyczepą przewożącą pnie drzew. Facet tak szybko pokonywał ostry zakręt, że przyczepa tak mocno się wychyliła, że tylne jej koło oderwało się od drogi. Podejrzewam, że przyczyną wypadku, o którym wspomniałam na początku, było niedostosowanie prędkości do ukształtowania, wyprofilowania zakrętu. Nie wiem, za co dostali ci kierowcy prawo jazdy. Jeden pewnie za kiełbasę, a drugi za drewno do kominka. Wiem za to na pewno, że obaj opuścili lekcję fizyki, na której była mowa o środku ciężkości, a przede wszystkim o tym, uwaga, jak wielkie ma znaczenie jego położenie dla stabilności pojazdu. I siła środkowa jeszcze. Jeden w tym czasie pewnie sadził sadzonki drzewa, drugi pewnie ziemniaczki, żeby było czym utoczyć świnki. Ale mieli jeszcze pomocnika, to ten trzeci kierowca, co nie tak dawno położył autokar pełen turystów z Ukrainy. Tak, jestem złośliwy. I może niesprawiedliwy, bo każdy popełnia błędy, ale coś zbyt wiele widzi się tych błędów. Tym bardziej, że w jednym przypadku zginęli ludzie, w drugim zwierzęta, a w trzecim wystraszyłem się ja. No to umówmy się tak upraszczając. Główną przyczyną dzwonów jest nadmierna prędkość. A jaka jest przyczyna dzwonów i dzwoneczków w miejscach, gdzie nie powinno do nich dochodzić? A chodzi mi o skrzyżowania o ruchu okrężnym z wyspą centralną, a często jeszcze sygnalizacją świetlną. Potocznie i nieprofesjonalnie nazywane rondami. I daję od razu odpowiedź, zanim zapomnę, jakie było pytanie. Otóż przyczyną jest lenistwo, krótkowzroczność, wygodnictwo, braki w umiejętnościach, złośliwość, brak empatii, nieznajomość przepisów i jeszcze pewnie kilka powodów. A jak się to objawia? Ano tak, że gro kierowców pokonuje rondo pasem zewnętrznym dłużej, aniżeli do połowy jego długości. Co gorsza, wjeżdża na nie już z takim zamiarem, co jest wykroczeniem, tyle tylko, że nie do udowodnienia. I jakie jest rozwiązanie? Dość brutalne, ale skuteczne, czyli za mordę i przy nodze. Czyli tak jak na wspomnianych rondach bodajże świlczy, czyli krawężniki, albo chociaż jak w Rudnej, czyli linie ciągłe. No niestety, jak się nie da po dobroci, to trzeba przymusem. Dobra, to kończę, bo już wystarczy tego marudzenia. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, pozdrawiamy serdecznie, panie Waldku. Pozdrawiamy. Z wykroczenie. No właśnie, to wykroczenie. Widzi pani, to jest bardzo trudny wykroczenie temat. Wykroczenie według pana Tomka. To jest okej. Okay. No tak, bo widzi pani, nie chciałem poruszać tych rond, bo nie lubię tego, bo sąd orzekł, dwie instancje w sądzie orzekły, tam dwa różne sądy orzekły, że wjazd na rondo jest wjazdem na wprost, dlatego wjeżdżamy bez kierunkowskazu. I skoro wjazd na rondo jest wjazdem na wprost, to czyli my możemy na rondo wjechać z dwóch pasów, i prawego, i lewego, i możemy nimi podążać, gdzie chcemy. Czyli robiąc lewoskręt albo zawracanie z pasa zewnętrznego, czyli też nie łamiemy przepisów zgodnie z tym, co sąd orzekł, aczkolwiek nie jest to jeszcze prawomocne. W Niemczech ronda prawdopodobnie są opisane w przepisach ruchu drogowego i wiadomo, jak po nich jeździć. W Polsce jeszcze tego nikt nie dotknął. Czego szukam? Nie wiem, czego szukam. Nie wiem, czego pani szuka. To, żeby a ja powiem pani, że miałem też, państwu powiem, że miałem też taką sytuację, gdzie z pasa tego włączenia wjechał pojazd, właśnie taki duża ciężarówka wjechała bardzo dynamicznie i ta paka, która miała, on miał tą pakę, ona się też tak wychyliła na mnie, jak miała na mnie upaść. Ja miałem kamerę, nagrałem to nawet, ale w ogóle na kamerze tego nie było widać, że ona się tak przechyliła, że było to niebezpieczne. Ale przeżyłem w chwilę grozy, że ona na mnie upadnie. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Proszę tam swój kalendarzyk jeszcze otworzyć, panie Tomeczku. Proszę powiedzieć, kiedy mamy kolejną audycję i kiedy się słyszymy w jeździe kontrolowanej. Proszę panią, to będzie pani mnie zaskoczyła. Końcówka października. Tu mamy kalendarz. To będzie ostatni, 26. Tak, 26 dzień października, ostatni piątek października. Słyszymy się i widzimy się również w jeździe kontrolowanej, ponieważ przez trzy najbliższe piątki na naszej antenie będą emitowane debaty wyborcze. Dziękujemy państwu serdecznie, instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Jestem niepocieszony i pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczypta. I Marek Kołodziej, który realizował wideo, realizował z tej audycji. I Ksenia Burchardt, która odbierała od państwa telefony. I Jerzy Domagała, który realizował. Wszystkiego dobrego. Reklama.